Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć tam wząż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Dzisiaj będę Wam opowiadać o stacji Warszawa Główna, a konkretnie o kładce, bo o ile sama stacja została ponownie otwarta 14 marca 2021 roku, bo pierwsze otwarcie było w 1945 i zamknięcie w 1997, to o ile nowa stacja została już oddana mniej więcej rok temu, a nawet ponad, to kładka cały czas jeszcze czeka na tą datę. I jedyną z ważniejszych rzeczy, które muszę powiedzieć przed nagraniem Cykuta, to to, iż nagranie odbywało się jeszcze pod koniec marca. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Jakub Cykut. Znajdujemy się dzisiaj przy kładce przy Warszawie Głównej. Jak widzicie, to co rzuca się w oczy na pewno, to to, że schody są bardzo szerokie. Jestem ciekaw, czy taka szerokość będzie odpowiednia, ale to już wyjdzie w praktyce. Kładka ma zostać otwarta do końca marca, czyli jeszcze parę dni. Jak widzicie, znajdują się tutaj trzy monitory, które niestety nie są jeszcze podłączone. Będziemy musieli na to poczekać. Miejmy nadzieję, że do końca marca się wyrobią. Z kładki jest bezpośrednie dojście do każdego z peronów, co umożliwi szybszą i sprawniejszą komunikację. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Cykut. No i dokładnie jak Cykut powiedział. No, jeszcze kładka nie została otwarta, ale kładka dosyć ciekawie to wygląda, bym powiedział. Bo jednak ta szerokość wejścia na kładkę bezpośrednio od Alei Zolimskich według mnie jest trochę przesadzona. Jakby nie sądzę, żeby tu nie wiadomo jaki wielki potok pasażerów, faktycznie nie mówię tylko o pasażerów w sumie do pociągów, tylko też przejścia do ulicy Kolejowej tutaj zasuwał. Bo od Alei Zolimskich mamy tylko jeden przystanek autobusowy, gdzie dużo autobusów jakoś strasznie też nie jeździ, co warto zaznaczyć. I te osoby zbytnio nie mają gdzie tam iść dalej. Ale jest wielkie przejście, chyba właściwie tam wprowadzą na jednym z tych przejść kierunki po prostu przejścia, w jedną stronę, w drugą stronę, aby tutaj się z przypadkiem na siebie nie wpaść. No kto wie co się stanie. No i tak, sama kładka składa się z czterech zejść faktycznie. Mamy zejście od strony ulicy Kolejowej, zejścia na dwa perony, pierwszy i drugi, i zejście przy Alei Jerozolimskich. Ponadto mamy cztery windy, również przy każdej z tych kladek schodowych na perony, czy też zejścia od ulic, mamy właśnie windy, które są już zamontowane, świecą się w nocy i ogólnie sama kładka też się świeci. Co do kładki, trwają tam właściwie teraz już ostatnie prace wykończeniowe, ale kładka nie została oddana do użytku, o tym jeszcze w ciekawostce więcej powiemy. Natomiast może jeszcze trochę o samej konstrukcji kładki, jak to właściwie wyglądało. Sama budowa kładki, jak już powiedziałem na wstępie, jest trochę opóźniona. Mniej więcej rok temu została otwarta już stacja, czyli to już dosyć ładny kawał czasu. Kładka jest oczywiście opóźniona, jak i sama stacja Warszawa Główna. Co nie zmienia faktu, że kładka była dosyć specyficznie budowana. Po pierwsze, i to jak ona tutaj się znajduje bezpośrednio nad linią średnicową. Była nasuwana, była przesuwana podobnie jak kładka przy Warszawie Zachodniej, tylko że tutaj nad działającą linią średnicową. Ten dosyć też to specyficzny sposób i ona tutaj ma taką specjalną właśnie konstrukcję stalową, aby móc ją całkowicie tutaj nasunąć. Więc był taki element, gdzie faktycznie wtórowała. Jeszcze w kolejnych filmach, gdzie już będzie faktycznie podsumowanie budowy tej kładki, to Wam pokażę. To na filmach też mam zdjęcia bezpośrednio też z tego, jak ona się tutaj przesuwała. Faktycznie to było dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. No i tak, kładka również jest tak samo szeroka jak wejście na nią. Cały czas podtrzymuję to, nie wiem po co tu aż tak duże szerokości, znaczy dobrze, w jeden sposób można byłoby tą szerokość wykorzystać, niestety nie zostało to wykorzystane w ten sposób,
A mianowicie, gdyby poprowadzono po tej kładce po stronie od wind ścieżkę rowerową i po prostu byłyby wjazdy ze ścieżek rowerowych przy Aleju Zlińskich i po drugiej stronie zjazd na ulicę kolejową dla rowerzystów. Na pewno by to była ważna nowa trasa rowerowa w Warszawie i dosyć szybka możliwość przejechania w tym miejscu również dla osób z ulicy kolejowej i wtedy ta kładka według mnie miałaby ogromne znaczenie. Bo rowerem, owszem, właściwie od kolejowej trudno się wyjeżdża, trzeba dojechać albo do towarowej, albo w inne rejony, a gdyby tutaj była możliwość takiego przejazdu rowerowego, to nie będę ukrywać, że to byłaby świetna zmiana i świetna możliwość też tejże w tej okolicy. Niestety tak się nie stało, nie mamy żadnych pochylni składki, ale szerokość według mnie spokojnie pozwoli może w przyszłości na takie zmiany. Co prawda nie wiem jak z wysokością bezpośrednio kładce, bo nie jest ona też jakoś strasznie wysoka. Sama konstrukcja jest zazwyczaj wyższa niż dach, ale dach jest niżej, więc o dach i tak czy siak zahaczymy. Co do samej kładki, tam nie ma zbytnio, z tego co widziałem, żadnych większych urządzeń elektronicznych. Oczywiście jest oświetlenie, a przed wejściem na kładkę, tak jak Sykut powiedział, są tablice informacyjne. Prawdopodobnie tam będzie wyświetlany rozkład jazdy i jeden z rozkładów będzie interaktywny. Podobnie przy ulicy Kolejowej, gdzie mamy jeszcze małe rondko z wjazdem do obiektów technicznych od Warszawy Głównej. Tak mniej więcej prezentuje się cała kładka, no ale tak jak powiedziałem na początku, mamy tutaj cztery windy i nie wszystko z tymi windami jest już idealnie poustawione, czyli zapraszam Was na ciekawostkę, którą przedstawi nam jak zawsze Jakub Sykut. Na kładce znajdują się cztery windy. Jak widzimy tutaj, nie ma jeszcze zamontowanych drzwi. Przypomnę tylko, że oddanie kładki do użytku zostało opóźnione o ponad rok. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, mamy już nową gąbkę do mikrofonu, Jakub Sykut. No tak, to jest, nie będę ukrywać, dosyć ciekawa rzecz. Kładka nie została otwarta do użytku, nie z powodów takich, że gdzieś faktycznie nie została jeszcze wykończona fizycznie część kładki, tylko brakuje elementów jeszcze wind. Możliwe, iż chodzi o sytuację aktualnie polityczną, bo to na pewno nie pomaga z wszelkiego rodzaju inwestycjami co do budowy Warszawy Zachodniej, to trochę wiem, że tam są, z tym mogą być właśnie większe problemy. Przy metrze już raczej nie, bo tam wykańczanie jest ostatnie. Natomiast tutaj, z tego co słyszałem, to brakuje właśnie drzwi. I drzwi coś nie chcą dojechać do tej kładki, do tej windy przy Alejach Zyimskich i dlatego kładka też nie została otwarta. Co do samej kładki, no to tu wszystko było właściwie gotowe. Ostatnia oficjalna informacja o otwarciu kładki to miało być koniec marca. Jak widzicie, film ten się pojawił w kwietniu i cały czas wam mówię, że kładka nie została otwarta do użytku, bo też nie miałem takiej przesłanki. A jeżeli ten film wam się pojawi bez żadnych informacji w komentarzach ode mnie, że dzisiaj została otwarta, no to tak faktycznie też się nie zmieniło, bo dzisiaj, kiedy wy ten film oglądacie, ja faktycznie będę jechać tutaj pociągiem pod tą kładką i będę mógł w całości sprawdzić, czy już da się wejść, czy jeszcze nie, bo bezpośrednio przed wejściem na te schody, czy też inne rejony tutaj przy kładce, są barierki i taki płotek, żeby faktycznie nie dało się wejść. Oczywiście to nie zmienia faktu, że wejść na kładkę jest bardzo prosto, bo te płotki właściwie przed niczym nie chronią i domyślam się, że część osób już od ulicy Kolejowej normalnie sobie tędy spaceruje, co nie zmienia faktu, że ten płotek nawet nie zatrzymałby graficiarzy. I w niektórych miejscach kładka już jest pomalowana jeszcze przed oddaniem do użytku. Mało tego, samo zejście w kierunku Alei Zoimskich jest tak obsmarowane, że właściwie szkoda o tym mówić. Oczywiście nie chodzi mi o same zejście składki, tylko już dolną część tutaj jest tutaj podniesiona i widać tam faktycznie beton. I w tamtym rejonie, no, ta ścianka tutaj, która została wybudowana sztucznie, to po prostu jest jakieś miejsce idealne i chyba ulubione przez wszystkich graficiarzy z całej okolicy. Nie wiem, czy to będzie usunięte przed otwarciem kładki, czy będzie w ogóle jakaś feta, czy po cichu ją otworzą z takim dużym opóźnieniem, to trochę, wiecie, nie wypada. No ale tak, tak to wygląda. Na koniec jeszcze tylko dopowiem, iż zostały już tutaj zbudowane wszystkie chodniki, aby z kładki przy na przykład Alejach Zyńskich dało się normalnie dojść do innych ciągów komunikacyjnych pieszych w okolicy. I też są pociągnięte trasy dla osób niedowidomych, więc nie jest to źle zorganizowane. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek
I jak otworzę kładkę, to będzie film z podsumowaniem całej tej budowy, od kiedy nagrywałem tą inwestycję na YouTubie. Przy okazji niedługo będzie trochę więcej filmów, czy trochę więcej to może przesadzam, ale będzie więcej filmów, między innymi z przebudowy stacji Warszawa o... nie Warszawa, a Ożarów Mazowiecki, bo jest to inwestycja podwarszawska, która dosyć mnie, bym powiedział, zainteresowała, bo tam dosyć ładnie się będzie zmieniać ten cały rejon. Jak i również most pieszo-rowerowy, bo tam dużo się zmieniło, więc nowy film również i z tego by się przydał. Nawet na Kasprzaka też się długo pojawi, spokojnie. I inne inwestycje, których jest co niemiara. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!